Cześć, jestem Adrian i dzisiaj nie będę czytał książek, ale będę o nich mówił. Jako iż jeszcze trochę żyję tym nowym rokiem i trochę żyję planami na nowy rok, to postanowiłem, że dzisiaj stworzę listę 22 książek, a dokładniej książek, które są w seriach, które mam zamiar przeczytać w 2022 roku. Czy ja nie powiedziałem tego zbyt skomplikowanie? Chodzi mi o to, że przedstawię wam 22 serie, które mam zamiar przeczytać w 2022 roku. That's it. Naprawdę się przygotowałem, mam tutaj całą listę tych 22 książek i jestem zaskoczony, jak szybko przyszło mi ją spisać. Naprawdę, to było po prostu seria za serią i jakby nie musiałem się za długo zastanawiać. To, co mam fizycznie, pokażę wam fizycznie, a to, czego nie mam, postaram się wstawić tutaj wam okładki, żebyście widzieli na bieżąco, o czym mówię. Kolejność oczywiście losowa i zaczniemy sobie od czegoś, czym jest Mroczniejszy Odcień Magii, a konkretniej seria nazywa się Odcienie Magii. I to jest trylogia, ja już przeczytałem pierwszą część, jestem w trakcie drugiej i znajdziecie gdzieś tam na kanale film o niej, więc jakby nie chcę się aż tak bardzo powtarzać, ale coś tam powtórzę. Coś, co jest zawsze moją pierwszą myślą, gdy myślę o tej trylogii, to to, że właśnie niesamowity dla mnie jest tam koncept, czyli właśnie przedstawienie wielowymiarowości świata w sposób prosty, ponieważ przedstawiony kolorami. Nie wiem, czy was też to zachwyca, ale mnie zachwyca, bo to jest takie przesłanie, żeby jakby wyjaśnić czytelnikowi, o co tutaj chodzi, żeby jakoś po prostu to pogrupować, bo wydaje mi się, że po prostu tak jest łatwiej i jakby też, no i jak to przedstawić, można by było nadać różne nazwy, ale wtedy trochę by się pokomplikowało, a tutaj mamy po prostu kolory. I jest to fantastyka i jest tutaj magia, jakby się można było domyślić. I ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tej serii, więc polecam. Następnie Wojna Makowa. Teraz pokazuję wam Republikę Smoka, ponieważ to jest już druga część, którą będę czytał. I zawsze podziwiam te okładki, naprawdę. Ja sobie tak przechodzę czasami obok mojego regału i patrzę na nie. I one są tak piękne. I tak pięknie wyglądają, gdy są wszystkie razem. Trylogia, której pierwszą część już przeczytałem. I przyznaję, że pierwsza połowa była taka... okej, była ciekawa, ale nie tak do końca, bo tam akcja nie była aż taka napędzona. A potem, w tej drugiej części tej książki, działo się bardzo dużo. I to już naprawdę była mocna akcja, szybka i leciało się, czytając ją, mega, mega, mega szybko. Tak więc bardzo ciekawi mnie, jak to będzie w drugiej i w trzeciej części. Ale nie wydaje mi się, żeby poziom spadł. Następnie Szamański Blues. To jest książka, którą kupiłem już jakiś czas temu i ogólnie sprawdzałem w internecie i byłem jak o, wow, ładna okładka, po pierwsze. Po drugie, pierwszy tom, idealnie, kupuję. Przeczytam sobie i będzie fajnie. A potem się okazało, że jednak najpierw lepiej jest przeczytać Heksologię, Dor Wilk. A Heksologia to oznacza, że to jest aż 6 książek. No i biedny i zrezygnowany ja stwierdziłem, że okej, przeczytam tę Heksologię, jednakże jestem tam po dwóch książkach, albo nawet trzech i nie jestem zachwycony, niestety. I nie wiem, czy po prostu nie pominę tej Heksologii i nie zabiorę się za Szamański Blues, bo z tego, co słyszałem, to jest to ciekawa książka. Ja mam jedynie nadzieję, że właśnie to spodoba mi się bardziej niż Dora Wilk i tyle. Nawet jak będą spoilery, to raczej za bardzo się nie pogniewam. Czwarta seria, czyli Czerwony Lotos. Trylogia nazywa się Zapiski Stali i trzecia część wyjdzie jakoś niedługo, w styczniu. I zamówiłem już ją. Ogólnie zamówiłem sobie pierwszą i zamówiłem sobie trzecią, a nie mam drugiej. Tak więc, tak jakoś się to zdarzyło, ale i pierwszą i drugą już przesłuchałem, więc jakby teraz chciałem tylko sobie je zebrać fizycznie, ponieważ no, jest to bardzo ciekawa lektura i bardzo mi się podobała i jakby stwierdziłem, że po prostu muszę mieć ją fizycznie. To była też jedna z pierwszych książek, które przesłuchałem, jak zacząłem ogólnie zapoznawać się z książkami. I to było bardzo ciekawe, bo klimat jest tutaj taki azjatycki, powiedzmy, bo jednak jest to fantastyka ze światem wymyślonym, ale właśnie kreowanym na stylistykę azjatycką. Czego zresztą nie jest ciężko się domyślić po okładce. I mamy tutaj samuraja i jego przygody. I jest to książka taka, która, z tego co pamiętam, bardzo skupiała się na opisach wszystkiego. I to bardzo do mnie przemówiło, ponieważ kocham opisy i kocham analityczne podejście do wszechświata i tego, co nas otacza. I były też tutaj bardzo takie dynamiczne i właśnie opisowe sceny walk, więc to było fajne. Była akcja i naprawdę jakby przesłuchałem tych dwóch książek, jedna po drugiej mniej więcej, więc to coś świadczy.
Czytajcie, serio, bardzo fajnie. Następnie mamy Ucznia Diabła. To jest jedna z czterech książek, które właśnie mam i one sobie leżą na mojej półce i bardzo czekają na to, żeby je przeczytać. I wydaje mi się, że to może być całkiem ciekawa książka. Nie wiem za bardzo o niej nic tak naprawdę, przeczytałem jedynie tył. I z tego co wiem, to pan, jak to jest napisane, pan ciemności, jest śmiertelnie chory i szuka swojego następcy i wybiera jakiegoś chłopaka. Dlatego jakby serio brzmi legitnie ciekawie. Ojej, ten chłopiec nawet ma koszulkę z napisem King of Hell. Sztos. Idealny kandydat. Matko jedyna, strasznie tutaj jest dużo fantastyki. Czy coś w ogóle jest tutaj niefantastycznego? Okej, okay, może dwie książki się znajdą. Tak więc, Okrutny Książę. Coś, co widziałem, że zbiera całkiem pozytywne opinie i jest to też fantastyka? Chyba? Ma ładną układkę i mi się podoba, więc też mam wszystkie trzy. Wypadałoby przeczytać. I naprawdę jestem tym zainteresowany, tak więc jakby wszystkimi tutaj jestem zainteresowany, żeby nie było... Musiałem się usprawiedliwić, sorry. Tak więc też za dużo na razie nie mam do powiedzenia. Nie czytałem jeszcze ani jednej i to jest właśnie ta pierwsza. Jestem ciekaw, co tu będzie. I następna książka, o której nie mam pojęcia, ale mam ją na liście do przeczytania i zbiera dobre opinie i jak zawsze na Goodreadsie widzę, jak wy czytacie właśnie ją, to no jakby zawsze pozytywnie, więc jakby... Yeah! A mówię o Gołąb i Wąż. Co mogę powiedzieć? Nic, bo nic nie wiem, ale chcę to przeczytać. A jak już przeczytam, to oczywiście dam wam znać, ale to za jakiś czas. Jeżeli się nie mylę, to teraz numer 8. Trylogia Grisha. Shadow and Bone. Ogólnie mam tę książkę po angielsku. Kupiłem ją, jak byłem... Nie, żartowałem, to jednak nie tak. Ale kupiłem ją po wyjeździe w Chorwacji, bo w Chorwacji kupiłem sobie King of Scars. To jest Król z Bliznami. I właśnie sprawdziłem w internecie, to był pierwszy tom. Tylko szkoda, że pierwszy tom takiej książki, której wcześniej przydałoby się przeczytać inne książki, wiecie, tak jak właśnie z Szamańskim Bluesem Aneta Jadowska. Pomieszałaś mi trochę. I tutaj też mi trochę pomieszali. Tak więc potem, po tym Królu z Bliznami, kupiłem sobie to i stwierdziłem, będę czytał po angielsku. No i jak na razie to jeszcze się za to nie zabrałem. Widziałem tylko parę odcinków serialu na Netflixie. Nie byłem zachwycony. Tak więc mam nadzieję, że książka mnie zainteresuje. Następnie klasyk, nic zaskakującego, ale niesamowicie przyjemnego. Harry Potter. O Jezus, jaki słodki zgredek. Komnata Tajemnic, część druga, bo Kamień Filozoficzny przeczytałem już jakiś czas temu, całkiem niedawno. Ale właśnie byłem zaskoczony tym, jak było to humorystyczne i przyjemne w czytaniu i jakby było bardzo fajne to, że znałem film, znałem historię i tak dalej, a jednak moja wizja, uniwersum się poszerzyła, ponieważ wiadomo, w książce można opisać trochę bardziej różne rzeczy. Następnie Młodzieżówka, bardzo przyjemna i fajna, Gone. To jest książka, którą ja przeczytałem jeszcze zanim zacząłem nagrywać i ogólnie jak się za to zabierałem, zupełnie nie miałem pojęcia o czym to jest i o czym tutaj będę czytał. Nie wiedziałem też jaki to jest gatunek, zresztą wtedy za bardzo mi wiedza o gatunkach nic nie dawała, bo ja zupełnie nie wiedziałem o co chodzi i co to znaczy. I wiedziałem, że jak jest fantastyka, to będzie gdzieś magia i tyle. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to książka o tym, o młodzieży, która sobie żyje na świecie i pewnego dnia znikają wszyscy dorośli. I tutaj w bardzo moim zdaniem ciekawy i taki całkiem wiarygodny sposób było opisane to, co by się zdarzyło, gdyby tych rodziców, dorosłych ogólnie, naprawdę zabrakło. Bo gdy dorosłych braknie, to wszelkie usługi, wszelkie służby porządkowe znikają i robi się problem, nawet z jedzeniem. Tak więc to było bardzo ciekawe. No i byłem też zaskoczony tym, że pojawił się tutaj wątek nadnaturalny. Dobre słowo. Szczerze jestem zaskoczony, że tak długo zwlekam z przeczytaniem drugiej części, bo tu się skończyło tak właśnie, że już niby mieliśmy się czegoś dowiedzieć, ale jednak się nie dowiedzieliśmy. Więc polecam. Następnie, jeżeli oglądaliście moje jakieś poprzednie filmy, to zupełnie was to nie zdziwi, już trochę zdradziłem, ale Duna, Boże Święty, jak ja to kocham, to jest niesamowita seria. Nie wiem, czy seria w sumie, bo przeczytałem tylko pierwszą część, ale pierwsza część była niesamowita. Jakby naprawdę, nawet jeżeli widzieliście film, to
Tym bardziej, a nie nawet, tym bardziej przeczytajcie sobie książkę, bo tam jest potężne rozszerzenie tego wszystkiego, co się wydarzyło w filmie. I jakby akcja tam się ucięła w pewnym momencie, a w książce, wiecie, macie dalszy bieg. I to jeszcze w tej pierwszej. Dlatego jakby pierwsza część filmu nie jest pierwszą książką zupełnie. Bardzo mnie ciekawi, co tu będzie. Bardzo. Jakby śmieszy mnie, w sensie śmieszy. Po prostu jest to ciekawe, że ta książka jest chudziutka, bo jej bracia i siostry inne części nie są. Tak więc. Skoro już lecimy z moimi ulubieńcami, Boże, wziąłem tę książkę i czuję jej ciężar. Skoro już lecimy z moimi ulubieńcami, to... Ta-dam! Gra o Tron. To jest druga część. Pierwsza jest... Tam. Musiałem się zastanowić. No dobra. Przeczytałem ją bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu. To było jeszcze przed tym, jak nagrywałem i przed tym, jak przeczytałem Gon, więc naprawdę bardzo dawno temu. No i co? Gra o Tron. Ja jestem wielkim, 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 wielkim fanem serialu. I to tyle, co mam do powiedzenia tak naprawdę. To jest fantastyka na wysokim poziomie. Chyba tyle chciałem powiedzieć. Polecam. I skoro już jesteśmy przy uniwersum Gry o Tron, Ogień i Krew. Niedługo będzie serial. Będzie się nazywał Ród Smoka. Albo Dom Smoka. Jezus, zawsze zapominam. Dobra, nieważne. Przeczytałem tę książkę już kiedyś. Ona jest w dwóch częściach. I opowiada o dynastii Targaryenów. To jest bardzo ciekawy ród moim zdaniem. I jego geneza i jego władza i sposób, w jaki tą władzę zdobyli, więc jakby w sumie geneza. Wszystko jest mega, mega interesujące i to jest... To jest po prostu niesamowite. Niestety nie powiem wam nic tak rzeczowo i składniowo, bo nie umiem mówić nic takiego na temat książek, które uwielbiam i serii i tak dalej. W sumie to nie tylko o ulubionych rzeczach nie umiem mówić. Nieważne. Właśnie szukałem książki, którą pożyczyłem, dlatego nie pokażę wam fizycznie, ale tamte dni, tamte noce. W tej książce wydaje mi się, że najbardziej urzekł mnie styl pisania, bo był naprawdę wyjątkowy i otoczenie, które było tam opisane, było wyjątkowe i piękne. I było przedstawione przez bardzo ciekawego bohatera, który naprawdę był wykreowany w sposób bardzo interesujący. Wow, po prostu... No właśnie, jak to się mówi? Zakres mojego słownictwa. Powalający. Okej, okay, następna seria. Zwiadowcy. Jeżeli nie czytaliście Zwiadowców, zróbcie to, please. Jest to fantastyka, która idealnie nada się dla osób młodszych lub takich, które nigdy nie czytały nic fantastycznego, a chciałyby spróbować, bo to jest lekka fantastyka. Świat tutaj jest wykreowany na taki średniowieczny. Mamy rycerzy, mamy zwiadowców. I to tyle, co mam do powiedzenia. Nie no, naprawdę, Zwiadowcy są bardzo fajną serią. Jakby ja już przeczytałem chyba 4 części. Ich jest ogólnie 14, 16, coś takiego, więc jakby jest co czytać. O, sorry, krwawie, bo się chciałem ogolić do odcinka i co? Dupa. O, sorry. Z tego, co pamiętam, ten pierwszy tom, tam był tak niesamowity klimat, ponieważ... krótko o fabule. Jest chłopak, który chciał być rycerzem, jednakże jest całkiem niski, no i po prostu nie ma fizycznych predyspozycji do tego, żeby zostać tym rycerzem, więc zostaje zwiadowcą, a raczej uczniem zwiadowcy. Zwiadowcy to taki tajemniczy klan, gildia, która ma bardzo ważną funkcję w królestwie. No i w tym pierwszym tomie, w tej pierwszej części mamy początki Willa właśnie u jego mistrza i oni mieszkają w tak niesamowicie klimatycznej chatce, przynajmniej w mojej głowie, ale mieszkają w lesie i to jest super. Następnie książka, którą aktualnie czytam, jest to Wampirze Cesarstwo. Ej, to jest serio, to jest łamaniec językowy. Wampirze Cesarstwo. Wampirze Cesarstwo. Jest to książka, która niesamowicie, niesamowicie, niesamowicie na początku mnie zmieszała i byłem jak... Ta wiara jest zbyt podobna do chrześcijaństwa. I to mi się zupełnie, zupełnie nie podobało. I byłem taki... No, ale nie porzuciłem jej i czytam sobie powoli. I jest trochę lepiej, trochę bardziej w ogóle zaczyna się coś dziać, bo te początki są mega nudne, więc jakby... Na razie nie mam jakiejś potężnej oceny, ale niedługo o tym będzie coś. No, film dokładniej, lol. I od razu polecimy sobie od tego samego autora Niby Noc. Bardzo ładne kartki. Fantastyka, o czym
o pani, która jest zabójczynią. To było najgorsza jakby podsumowanie. Najgorsze. Ja nie wiem, co to było najgorsze. No tak, ale ogólnie jest dziewczyna, która dostaje się do jakiegoś, załóżmy, zakonu, tak to nazwijmy, i właśnie ona będzie morderczynią, zabójczynią, skrytobójcą, nie wiem. Następnie książka, której druga część wyjdzie w 2022. Jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Nie mam pojęcia, bo chyba jeszcze nie wiadomo właśnie, jak to będzie po polsku, ta druga część. Jednakże ta pierwsza część była bardzo, 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 bardzo fajną młodzieżówką. I to taką, która niesie za sobą ciekawe przesłanie, ciekawe lekcje, takie naprawdę wartościowe. I największym plusem tej książki wydaje mi się, że były relacje pomiędzy bohaterem i drugim bohaterem, pomiędzy bohaterem i rodzicami, i pomiędzy bohaterem i rodzicami bohatera rodzic. Po prostu na relacje między wszystkimi w tej książce. I wydaje mi się, że właśnie mocno jest tutaj postawiony nacisk na te relacje, które są niesamowicie istotne. Następnie książka, o której długo myślałem, że nazywa się Baśniobór, ale jest to Baśniobór. Baśniobór, seria. Znowu nie wiem nic o niej. Wiem, że to jest takie lekkie dla młodzieży. Nie wiem, może nawet dla dzieci. Więcej nie wiem, ale chcę przeczytać, bo pozytywne opinie. Kolejna seria, bardzo popularna, z bardzo dobrymi opiniami. Seria niefortunnych zdarzeń. Nie wiem nic, znowu. I'm so sorry, but. Chcę ją po prostu przeczytać, bo, no wiecie, jak ktoś mówi, że jest spoko, to wierzę. Dalej, Królestwo Czarnego Łabędzia. To jest książka, którą niedawno czytałem i był nawet o niej filmik. Tak, to był filmik. Czytam książki za 5, 10, 15 zł. I to było za piątkę. I było naprawdę bardzo ciekawe. Jeżeli chcecie wiedzieć coś o tej książce, to zapraszam do filmu. Jej, autoreklama. Nie, ale naprawdę ta książka zaciekawiła mnie do tego stopnia, że właśnie chciałbym przeczytać jej drugą część, która nazywa się Strażniczka. Tak mi się wydaje. I jest to urban fantasy, fantastyka w naszym świecie rzeczywistym. Nie jest jakaś taka, wiecie, górnolotna, porywająca. W sensie jest trochę porywająca. Ale nie jest nic to takiego mega wow, więc jakby niskie oczekiwania, tak żeby po prostu dobrze się bawić i będziecie zadowoleni. I na sam koniec Metro to jest postapokaliptyczny klimat, postapokaliptyczna książka. Jestem w trakcie jej słuchania, nie przesłuchałem za dużo, bo tylko, no nie wiem ile tam by było stron, ale mało. Jednakże klimat jest ciekawy, jest bardzo interesujący zamysł ogólnie tej historii. I na razie jestem w takim napięciu, że wiecie, się zaczyna coś i ja do końca nie wiem, o co chodzi, ale chcę wiedzieć. Wiem tylko tyle, no, że Ziemia, wiadomo, ucierpiała i jesteśmy w metrze, a dokładniej w moskiewskim metrze. Tak mi się wydaje. Na pewno rosyjskie. Więc to mnie bardzo interesuje, ponieważ mamy tutaj zamknięty teren, a ja lubię książki, które dzieją się na ograniczonym terenie. Tak jak na przykład Życie Pi na, wiecie, łódce. Albo Snowpiercer serial. Nie wiem, czy jest książka, ale chyba też jest książka. Gdzie cała akcja dzieje się w pociągu. Jakby niesamowite. A więc z 22 książek to by było na tyle. Zapisałem sobie tutaj jeszcze Dwór Cierni i Różdż. Malowany Człowiek, czyli cykl demoniczny. Miasto Mosiądzu, Zakon Drzewa Pomarańczy. Krąg Nieskończoności. Ostatnie Imperium. Naprawdę tutaj jeszcze sobie zapisałem te, tak wiecie, żeby wam powiedzieć na koniec, że znam więcej serii. Gdybym chciał wszystkie wymienić te serie, to prawdopodobnie byłyby ich bardzo, 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 bardzo dużo. Dlatego starałem się wybrać coś, co najbardziej mnie interesuje, chociaż może nawet nie. Po prostu coś, co mi wpadło w ręce. Nie no. Książki po prostu, o których słyszałem i naprawdę jestem nimi zainteresowany. Tak więc wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że teraz nie zapomnę wstawić tego Goodreadsa. Tak więc standardowo zapraszam Was na mojego Goodreadsa, jeżeli jesteście zainteresowani moimi update'ami czytelniczymi. To poza YouTube'em jest to drugie najlepsze miejsce, by je śledzić. Możecie mnie dodawać do znajomych i będziemy sobie lajkować posty, w sensie te aktualizacje. I może komentować, kto wie. Tak więc wydaje mi się, że moje plany co do serii na 2022 rok są całkiem ambitne i obszerne. I jak widać, te 22 serie to nie koniec. Naprawdę ja już bym bardzo chciał to wszystko czytać. Ale
Nie umiem tak szybko czytać. Ej, serio, to jest mój problem, bo ja całkiem wolno czytam. Niestety. Nie wiem, od czego to zależy. Pewnie od tego, że całe życie nie czytałem. Jest taka szansa. Tak więc, jeżeli chcecie, to dajcie znać, co wy będziecie czytać, jakie serie, czy czytaliście już jakieś z tych. Na pewno czytaliście. Więc napiszcie mi, co o nich sądzicie i która jest waszą ulubioną. No i co? No i cześć. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Kisses.